Ojczyzna, to dar, to wielki dar, to nasza matka. I przychodzimy dzisiaj do Boga, by podziękować za dar matki, za nasze rodziny, za nasz kraj ojczysty, za to, że nasi praojcowie na ten dar zapracowali swoim trudem, pracą, a często i krwią. Bo przecież wspominamy te ważne wydarzenia, to uciemiężenie naszego narodu sprzed lat. Wspominamy nie tylko niewolę, pierwszą i drugą wojnę światową, ale i powstanie. Wspominamy także to uciemiężenie, które było za naszych dni, które pamiętają jeszcze wszyscy tu obecni. Jak powiedział ktoś, wolność jest darem, ale i zadaniem. Za dar trzeba dziękować, ale jednocześnie dar wolności zobowiązuje. Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przycierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Te wzruszające i tak prawdziwe słowa powiedział nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II. Szanowni Państwo, droga do niepodległości była bardzo długa i trudna. Tysiące Polaków straciło życie walcząc o wolność. Tysiące znalazło się na katorce. Wiele tysięcy wyemigrowało po kolejnych powstaniach narodowych, zwłaszcza listopadowym. Wśród walczących, zesłanych na Sybir, emigrantów, byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, włącznie z najwybitniejszymi synami naszej ziemi, uczonymi, poetami, artystami. Polska stała się niepodległa nie tylko dlatego, że w czasie I wojny światowej ponieśli klęskę wszyscy trzej zaborcy, ale dlatego, że nasz naród nigdy nie przestał wierzyć w wolność i nigdy nie przestał walczyć o nią. Szanowni Państwo, 102. rocznica odzyskania niepodległości stanowi znakomitą okazję do tego, by rozważyć znaczenie patriotyzmu w naszym życiu, jak przejawia się miłość przeciętnego Polaka do ojczyzny. Z pewnością to pojęcie jest szersze niż kiedyś i bardziej złożone, może nawet nieostre. Dla naszych przodków patriotyzm oznaczał walkę o wolność, przelewanie krwi na polu chwały, poszanowanie świętej wiary i tradycji ojców. Dzisiaj oznacza on dla wielu Polaków ciągle to samo, szczególnie dla starszego pokolenia, a dla młodych pewnie zdobycie dobrego wykształcenia, uczciwą i ciężką pracę, poszanowanie prawa i praworządności, myślenie o przyszłości kraju, dbanie o jej dobre imię w świecie, budowanie wspólnoty lokalnej, poznawanie historii swojej małej ojczyzny. Obchody Święta Niepodległości łączą też Polaków mieszkających w kraju i na obczyźnie. Drodzy Państwo, w tym dniu, w którym obchodzimy radośnie Święto Wolności, chcieliśmy wziąć udział wszyscy, tak jak zawsze, w wielu uroczystościach. Pójść na Marsz Niepodległości, uczestniczyć w mszy świętej za ojczyznę, wysłuchać koncertu, złożyć kwiaty na grobach naszych patriotów. Niestety, w tym roku ze względu na pandemię jest to bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Bezpieczeństwo naszych rodzin i nas samych jest najważniejsze. Dlatego musimy być bardzo ostrożni i musimy respektować wszelkie zasady sanitarne. Ale to nie oznacza, że nie należy świętować i cieszyć się wolnym dniem.